Witam, Leszek Ojrzyński z tej strony. Zapraszam na Wasz wywiad. Jestem często w Kielcach, czy prawie zawsze w Kielcach i ludzie mnie poklepują i mówią, żebym się nie załamywał, życzą szczęścia i jak to było tylko pretekstem, a to powinno być najważniejszą rzeczą, słabe wyniki, no to trzeba było mi zakomunikować przed rozgrywkami. Byłem u prezydenta na rozmowie w cztery oczy i nic takiego nie było. Przychodził jako dyrektor sportowy, to od razu mi zakomunikował w pierwszej rozmowie, że chciałby siedzieć na ławce rezerwowej. Ja się na to nie zgodziłem. Chciałem Robaka, który bardzo chciał u nas grać, ale no, też była inna wizja. Wcześniej chciałem Demiana, który też chciał u nas grać, jeszcze nie był królem strzelców. No to też usłyszałem, że jest za wiekowy, ofensywny pomocnik, którym jest Janota, ma strzelać bramki i dawać podania prostopadłe. Zawsze mu za przykład dawałem Matę, który w Chelsea teraz jest odsuwany przez nowego trenera. 12 bramek, 12 asyst. Mistrz. Był taki moment, że nawet prezes mnie po rozwiązaniu umowy skłaniał do tego, jakieś pismo przygotował, żebym się podpisał, że to jest nieprawda. Ja się z tego nie wycofuję. Wielka, wielka radość mnie spotkała, że w tak trudnej sytuacji takie oznaki sympatii mnie spotkały. I to tyle w skrócie.